Dzień dobry. Postaram się pokazać Państwu kilka takich, nie wiem, tropów, pomysłów, ale też kilka tytułów. Nie tylko książek, jak się za chwilę okaże. Miejsc i rzeczy, które być może mogą okazać się przydatne tak w uczeniu o liczbach, tak w uczeniu liczebników, jak i być może w jakimś samodzielnym zgłębianiu dalej tego tematu. No i oczywiście no zacząć musimy od tego, żeby sobie powiedzieć, że no jeśli chcemy mówić o uczeniu liczebników, właśnie o uczeniu może nie tylko liczebników, bo właściwie książka liczna Banacha, która jest taką no podstawą naszego dzisiejszego spotkania, nie jest przecież złożona tylko i wyłącznie z liczebników, żeby mówić o różnych rzeczach, które z liczbami związane, no i chciałabym powiedzieć różnych rzeczach, które z matematyką związane, ale nie tylko z matematyką, bo przecież liczby to nie tylko matematyka, to także fizyka, to także informatyka, to także wiele bardzo innych dziedzin życia, o czym na końcu, mam nadzieję, uda mi się Państwa przekonać. Chciałabym jakby powiedzieć na początku to, że te wszystkie rzeczy, choć być może one wydają nam się bardzo skomplikowane, nie muszą być tematami, z którymi my jako uczący się, czy my jako uczący, stykamy się lub stykamy kogoś dopiero wtedy, kiedy jest zaawansowanym uczniem czy studentem. Trudnych, skomplikowanych rzeczy możemy uczyć się od samego początku nauczania, procesu nauczania, jeśli uważamy, że one są nam do czegoś potrzebne. No i jeśli uważamy, że liczenie i liczebniki są nam bardziej potrzebne niż wiedza o produktach spożywczych, to lepiej uczmy się liczebników niż produktów spożywczych. Bo przecież w końcu, tak naprawdę, gdybyśmy zechcieli, gdybyśmy zachcieli, każdy temat, każde zagadnienie gramatyczne, które w toku nauczania czy w toku uczenia się języka polskiego musi się pojawić, możemy sprowadzić do matematyki. W końcu matematyka jest królową nauk, proszę Państwa. Jestem humanistką, ale jednak tak wyznaję tę zasadę, że matematyka jest królową nauk i bez niej nic by nie funkcjonowało. No i w końcu przecież, proszę spojrzeć na przykład, nawet przypadki w języku polskim możemy ćwiczyć wcale nie na jakichś abstrakcyjnych tematach, tylko właśnie na liczebnikach. Możemy liczyć, możemy uczyć się biernika licząc, możemy mówić dodać kogo co, odjąć kogo co, podzielić przez kogo co, pomnożyć przez kogo co, a zatem piękny biernik nam się tu ujawnia. Jeśli nie wierzą mi Państwo dalej, że wszystko jest matematyką. Jest taki piękny film animowany, proszę Państwa, w reżyserii Stefana Schabenbecka, który nazywa się Wszystko jest liczbą. Ten film opowiada o takim małym człowieczku. On jest narysowany ołówkiem, ten film, ta animacja. Opowiada o człowieczku, który chodzi po świecie i wszystko, co obserwuje, w jego oczach zamienia się w liczbę. W końcu, na końcu, on sam zamienia się w liczbę i okazuje się, że właśnie cały świat złożony jest tylko z tego i właśnie z tego. No więc wszystko jest matematyką, wszystko jest liczbą, jak mówił Stefan Schabenbeck. No i jeśli mi nadal Państwo nie wierzą, proszę spojrzeć dalej. Powiedzieliśmy matematyka i biernik. No czemu tylko biernik? Matematyka i stopniowanie przymiotników, ale rzeczywiście to mogą być zadania tekstowe, przecież zadania tekstowe składają się właśnie głównie ze stopniowania, prawda? Ta sukienka kosztuje 20 zł, tamta sukienka kosztuje 40 zł. O ile ta sukienka jest droższa od tamtej sukienki, prawda? To matematyka, to stopniowanie przymiotników. Jeśli nie zadania tekstowe, no to geometria. Ten odcinek jest dłuższy. Pole tego kwadratu jest większe, tak? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj oczywiście przykłady moglibyśmy wciąż mnożyć. Matematyka, liczby, liczebniki, tak? No bo jakoś te liczby musimy nazywać, mogą stać się też przecież podstawą
zdobywania wiedzy o świecie. Nie tylko wiedzy tej z zakresu matematyki, nie tylko wiedzy matematycznej, ale także wiedzy z zupełnie innych dziedzin, bo proszę zobaczyć na przykłady, które mają Państwo w tej chwili na ekranie. Mamy tutaj ćwiczenia właśnie z podręcznika Liczna Banacha, ćwiczenia, które z jednej strony pozwalają nam ćwiczyć liczebniki, pozwalają nam wypowiadać te wcale nie takie trudne i wcale nie takie skomplikowane nazwy w języku polskim, prawda? Tych między innymi liczebników złożonych, zbiorowych, porządkowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast proszę zobaczyć, że tutaj w tym przypadku stają się one pretekstem do zdobywania wiedzy o świecie. Z jednej strony wiedzy o administracji Polski, tak? Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie od II wojny światowej, reformy miały miejsce w roku i pojawiają się kolejne lata. Obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązuje od i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj pojawiają się ćwiczenia, dzięki którym możemy właśnie tę swoją wiedzę z zakresu liczebników rozwijać, a przy okazji dowiadujemy się czegoś o podziale administracyjnym Polski. Jeśli spojrzymy obok, proszę zobaczyć, liczebniki porządkowe mogą stać się podstawą do tego, żebyśmy w końcu zapamiętali kolejność planet, prawda? Tutaj przed chwilą polecałam Państwu fantastyczny film Stefana Schabenbecka, który nosi tytuł Wszystko jest liczbą, natomiast do planet i do właśnie i do liczebników i do kolejności planet i do zdobywania tej wiedzy polecam Państwu z kolei piosenkę Układ Słoneczny takiego polskiego artysty, który nazywa się Cezik i on kiedyś wykonywał utwory przede wszystkim dla dorosłych, natomiast od jakiegoś czasu zajął się śpiewaniem piosenek dla dzieci i bardzo Państwu polecam, szczególnie tym z Państwa, którzy są nauczycielami, ale właściwie tym, którzy się uczą też do samodzielnego słuchania, sięgnięcie po jego twórczość, dlatego że on śpiewa o różnych bardzo ciekawych rzeczach, śpiewa w nich o nich dla dzieci, a zatem w taki sposób, który łatwo jest przyswoić także osobom, które nie mówią biegle w języku polskim, więc bardzo zachęcam do słuchania tych jego piosenek, no bo właśnie taką swoją wiedzę z różnych zakresów, w tym wiedzę z zakresu słownictwa specjalistycznego z różnych dziedzin, można dzięki tym jego piosenkom pogłębiać. No i teraz idąc dalej, no to musielibyśmy się zastanowić, dlaczego my w ogóle cały dzień dzisiaj o tych liczebnikach mówimy. Po co nam ta wiedza? Czemu ona jest taka ważna? No powiedzieliśmy już na początku, że matematyka jednak jest królową nauk, że wszystko jest liczbą. No i powiedziałabym, że matematyka nie tylko jest królową nauk, proszę Państwa, ale także jest takim językiem, którym mówi zdecydowanie więcej osób niż angielskim, chińskim, portugalskim, polskim i wszystkimi innymi językami razem wziętymi. Jeśli zastanowimy się nad tym, to proszę zobaczyć, matematyka jest jednym z tych języków, które pozwoliłyby nam się skomunikować ponad wszelkimi podziałami. Jeśli spojrzelibyśmy choćby na taki przykład, jaki widzą Państwo w tej chwili na ekranie, tak? Jeśli rozdzielilibyśmy od siebie, oddzielilibyśmy od siebie te dwie linijki, które widzą Państwo w tej chwili na ekranie, tak? I ja rzuciłabym przed Państwa kartkę, na której byłoby napisane 5z minus 5 równa się 15y minus 10x minus 5, to gdybym nie napisała, co Państwo mają zrobić, to nie będę pytać, czy Państwo potrafią rozwiązać to działanie, ale nawet jeśli nie, to wiedzieliby Państwo rozwiązania jakiego działania i jakiej akcji ja od Państwa oczekuję, tak? Inna sprawa, czy potrafilibyśmy to zrobić. Natomiast proszę zobaczyć, ten język matematyczny, tak? Czyli to działanie, ta linia z działaniem, o ile międzynarodowa, o tyle międzynarodowa i internacjonalna przestaje być, kiedy zaczynamy nazywać ją słowami, prawda? Bo przecież dziś mówiliśmy przede wszystkim o liczebnikach, no ale jeśli liczebniki, no to właśnie jednak kojarzy nam się wiedza z zakresu matematyki, a jeśli wiedza z zakresu matematyki, no to jednak nie tylko liczby i nie tylko liczebniki, prawda? Także wiele, wiele słów, które towarzyszą tej tematyce, no i które musielibyśmy znać, żeby zrozumieć zdanie, rozwiąż równanie z trzema niewiadomymi. Proszę zobaczyć, generalnie polecenia są dokładnie takie same.
tak? 5z minus 5 równa się 15y minus 10x minus 5 znaczy mniej więcej tyle samo, co rozwiąż równanie z trzema niewiadomymi. O ile większą wiedzę z zakresu języka polskiego trzeba by było posiadać, żeby zrozumieć to zdanie, niż żeby po prostu rozwiązać to działanie. No i teraz złapią się Państwo za głowę i zapytają, no dobrze, no to teraz co zrobić, żeby tę wiedzę zdobyć? Tak, jak to zrobić, żeby jednak kiedyś finalnie zrozumieć to zdanie, rozwiąż równanie z trzema niewiadomymi? No nic prostszego, wystarczy sięgnąć po książkę Licz na pana H. To jest, proszę Państwa, książka, jak głosi jej podtytuł, podręcznik do nauczania polskiego słownictwa specjalistycznego dla cudzoziemców. Niech Państwa nie przeraża słowo specjalistyczny. Specjalistyczny znaczy tu tyle, co z jakiegoś konkretnego tematu, tak? A tym konkretnym tematem jest tutaj przede wszystkim matematyka. Widzą Państwo w tej chwili na ekranie spis treści, a zatem jest to właśnie przede wszystkim matematyka. Natomiast jak widać na końcu, pojawiają się też tematy z zakresu chemii, z zakresu fizyki, z zakresu astronomii. Gdzieś tam pojawia się też słownictwo biurowe, słownictwo komputerowe, czyli z zakresu informatyki, powiedzmy, tak? Więc tutaj różne te tematy są. Natomiast podręcznik jest skonstruowany w taki sposób, dlatego do sięgnięcia po niego bardzo Państwa zachęcam, że on prowadzi właściwie ucznia, czy też nauczyciela razem z uczniem od momentu, w którym moglibyśmy być na poziomie no bardzo, bardzo słabe A1 do poziomu, w którym jednocześnie coraz lepiej mówimy po polsku i dzięki temu możemy wykonywać coraz bardziej skomplikowane operacje w języku polskim. Na czym to polega? Proszę spojrzeć na pierwszą lekcję z podręcznika Licz na Banacha. To lekcja, która pokazuje, że no właśnie, niekoniecznie na pierwszej czy drugiej lekcji języka polskiego musimy uczyć się przedstawiać, niekoniecznie na pierwszej czy drugiej lekcji języka polskiego musimy uczyć się mówić, kim jestem, tak? Ale na pierwszej i drugiej lekcji języka polskiego możemy po prostu uczyć się liczyć, bo z jakiegoś powodu ta wiedza być może jest nam zdecydowanie bardziej potrzebna niż ta, którą porzuciliśmy, niż ta, z której zrezygnowaliśmy, tak? No i proszę zobaczyć, tu mamy pierwszą lekcję, która polega wyłącznie na liczeniu. Te lekcje powstały na zajęciach ze studentami kursu przygotowującego, więc ja gwarantuję Państwu, że one jakby są do przeprowadzenia i że na podstawie tej pierwszej lekcji, lekcji numer 1 z podręcznika Licz na Banacha, są Państwo każdego człowieka na świecie w stanie nauczyć liczyć od 1 do nieskończoności w języku polskim w ciągu 1,5 godziny, pod warunkiem, że w ciągu tej 1,5 godziny nie będą Państwo rozmawiali z tym człowiekiem absolutnie o niczym innym, tylko będziecie liczyć, liczyć, liczyć i jeszcze raz liczyć. Jak Państwo widzą, te ćwiczenia tutaj są zróżnicowane, pojawia się i bingo, i sudoku, i uzupełnianie liczb, i właśnie rozumienie jakby liczb, tak? Czyli my słyszymy jakieś słowa i musimy je zapisać cyframi, lub odwrotnie, tak? Widzimy zapisaną jakąś liczbę, musimy ją zapisać słowami. Tutaj na różne sposoby jest to transponowane. Tak jak mówię, jest to lekcja, którą są Państwo w stanie przeprowadzić z człowiekiem, który nie mówi po polsku nawet dzień dobry, albo wy, którzy mówicie słabo po polsku, jesteście się w stanie na tej lekcji bez problemu nauczyć liczyć do dowolnej ilości, jak powiedziałam, do nieskończoności. Tutaj kolejna lekcja, już tak wyłącznie pokazowo, działania na liczbach, żeby właśnie pokazać to, o czym mówiłam wcześniej, czyli to, że no właśnie, liczebniki liczebnikami, natomiast jednak przecież liczby i liczebniki to też właśnie wiedza powiązana z innego typu słownictwem. No i tutaj przykład lekcji drugiej z podręcznika Licz na Banacha, działania na liczbach, gdzie zobaczcie, uczymy się już też dodatkowych słów, nie uczymy się tylko mówić 1, 2, 5, 8, 134, ale uczymy się też opisywać działania na tych liczbach, kiedy coś dodajemy, kiedy coś odejmujemy, kiedy mnożymy, kiedy dzielimy, jakie są wyniki tych działań, jak się nazywają składowe tych działań, czyli moglibyśmy to potraktować też na przykład jako dobrą lekcję dla osób, dla młodych ludzi, którzy mają na przykład w Polsce iść do szkoły, tak? To jest wiedza bardzo przydatna, bardzo potrzebna, albo dla osób, które mają iść w Polsce na studia ścisłe.
Chciałabym Państwu pokazać też, być może część z Państwa zna tę stronę, żeby nie było, że będę pół godziny mówić tylko o podręczniku Licz na Banacha, chociaż mogłabym oczywiście. Natomiast proszę sobie zapisać, jeśli Państwo nie znają, nazwę Zintegrowana Platforma Edukacyjna, bo tam nie tylko liczebniki, ale także mnóstwo innych tematów gramatycznych. Na stronie znajdują się ćwiczenia, które, proszę, tutaj mamy dwa rozdziały z liczebnikami, bez liczebników nie ma wyników i licz się z liczebnikami. Proszę zobaczyć ćwiczenia, które możemy na stronie wypełniać, częściowo nawet one się od razu sprawdzają. Znowu jakby właśnie specjalnie pokazuję Państwu takie, a nie inne ćwiczenie, dlatego że chciałabym pokazać, że proszę zobaczyć, tu też właśnie ktoś wpadł na pomysł, że nie tylko znowu liczebniki i liczenie musi być związane z tą matematyką, z którą ja bym chciała, tylko z kolei może być tutaj powiązane na przykład ze sportem, bo proszę zobaczyć, że tutaj ktoś powiązał te liczebniki z wynikami sportowymi, z wynikami meczów. Skoro mówimy o liczebnikach, skoro mówimy o liczbach, skoro mówimy o matematyce, no to moglibyśmy chcieć też mówić o matematykach, tak? Czyli o tych ludziach, dzięki którym my z tymi liczbami się stykamy na co dzień i o tych ludziach, dzięki których mówimy, że matematyka jest królową nauk. No i tu musimy sobie to wyraźnie powiedzieć, proszę Państwa, że wielu z tych ludzi było Polakami. Wielu znanych matematyków, wielu ważnych dla historii świata matematyków było Polakami właśnie. No i jeśli chcieliby się Państwo o nich czegoś więcej dowiedzieć i nie tylko o nich, to z kolei zachęcam Państwa do sięgnięcia do nowej książki, nowej publikacji, która nazywa się Polacy znani i nieznani. To jest książka, która nosi pod tytuł Podróżnicy, wynalazcy, odkrywcy, naukowcy, niezwykli ludzie, którzy odmienili losy świata. Tę książkę mogą Państwo pobrać na tej stronie www.polskapulkafilmowa.pl, zakładka podręczniki. Tutaj wybrałam właśnie te strony, które dotyczą nazwisk matematycznych. Mamy tutaj stronę z Alfredem Tarskim, stronę z Ignacym Domejką, stronę z Józefem Naronowiczem. No i proszę zobaczyć, notki o tych znanych Polakach mają Państwo tutaj podane w 5 językach, po polsku, po chińsku, po angielsku, po francusku i po ukraińsku, więc bardzo zachęcam do korzystania. A oprócz tych notek mają tutaj Państwo całą masę różnych dziwacznych ćwiczeń, tak bym je nazwała, bo też kiedy je układałam, starałam się, żeby one były dość dziwaczne. Ćwiczeń tak zwanych kreatywnych, powiązanych ze zdobywaniem wiedzy o ważnych z perspektywy kultury polskiej miejscach na mapie Polski, które związane są właśnie z naukami ścisłymi. Tu akurat pokazuję Państwu stronę, która pokazuje działalność Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie i zadania kreatywne właśnie z tym muzeum, Narodowym Muzeum Techniki związane, tak? Wyobraź sobie, że zostajesz dyrektorką, dyrektorem Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Jakie ważne dla rozwoju polskiej nauki eksponaty sprowadziłbyś do muzeum? To powoduje, że musimy z uczniami, czy ze studentami, czy sami sięgnąć do internetu, poszukać czegoś, poszperać, tak? No i przy okazji właśnie poszerzamy swoją wiedzę o świecie. Nie tylko Licz na Banacha, nie tylko Polacy znani i nieznani, nie tylko Zintegrowana Platforma Edukacyjna, ale także książki, które popularyzują wiedzę o liczbach, popularyzują wiedzę o matematyce, popularyzują wiedzę o naukach ścisłych, mogą stać się fantastycznym materiałem, fantastyczną podstawą do zajęć i do lekcji. Ja zdecydowałam się pokazać Państwu dwie książki, które przeczytałam i które uważam za bardzo fajne i bardzo wartościowe. Jedna z tych książek, proszę zobaczyć, jak się pięknie nazywa, Dawno temu był sobie algorytm. To nie jest oczywiście książka powiązana bezpośrednio z tematami matematycznymi, bo to jest właściwie książka powiązana przede wszystkim z informatyką, tak byśmy to chyba musieli powiedzieć. No i autor tłumaczy jakby cały świat, tłumaczy różne tematy, opowiada o różnych rzeczach z perspektywy komputerów. To jest pewne studium problemowe, które pokazuje, jak komputery, jak informatyka, jak algorytmy mogą tłumaczyć świat. Tak? Ja mam w domu też gdzieś taką książkę, jak futbol wyjaśnia świat, w
którym autor wszystkie różne zjawiska socjologiczne na świecie tłumaczy właśnie z perspektywy piłki nożnej. Tutaj ta decyzja jest inna, tutaj perspektywa właśnie matematyczna. No i właśnie autor pokazuje, jak film Dzień Świstaka ilustruje problem nierozwiązywalności, jak Sherlock Holmes manipuluje strukturami danych podczas rozwiązywania zagadek i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo Państwa do tej książki zachęcam. No i przecież taka książka może stać się fantastycznym materiałem na lekcję. To co, że ona nie jest polska, ale jest po polsku. Możemy wziąć fragment, możemy fragment na lekcji wykorzystać, prawda? Lub możemy taką książkę polecić naszym studentom czy uczniom do czytania. No i druga książka, która nosi tytuł Liczby nie kłamią. Jak głosi okładka, proszę zobaczyć, jedna z ulubionych książek Billa Gatesa, więc może warto po nią sięgnąć. No i to z kolei taka książka, która opowiada po prostu o świecie. Opowiada między innymi, dlaczego samochody elektryczne nie są takie fajne, jak by się mogło wydawać, ilu ludzi było potrzebnych, żeby zbudować piramidę Cheopsa i tak dalej, i tak dalej. Bardzo różne tematy znowu tutaj autor sięga. Do obu tych książek bardzo Państwa zachęcam, bardzo Państwa odsyłam, bo naprawdę warto. No i coś dla dzieci, musi być coś dla dzieci, no bo skoro matematyka, skoro liczebniki, skoro liczby, no więc musi się też coś tutaj dla dzieci, jakaś pozycja dla dzieci pojawić. I ja Państwu proponuję taką książkę Wesoła matematyka Bolka i Lolka, no bo właśnie z jednej strony mamy tu możliwość zapoznania się z liczebnikami, mamy możliwość zapoznania się z różnymi tematami z zakresu matematyki, no a z drugiej strony mamy możliwość zapoznania się z jakimś aspektem, bardzo ważnym aspektem kultury polskiej, prawda? No bo przy okazji właśnie możemy poznać Bolka i Lolka, możemy dowiedzieć się, kim są i dlaczego są ważni dla Polaków. Druga książka, którą koniecznie chcę Państwu polecić, chociaż to nie jest książka o matematyce, ale proszę zobaczyć ten tytuł. Niesamowite przygody 10 skarpetek, 4 prawych i 6 lewych. Dlaczego? Dlatego, że ta książka opowiada o tych wszystkich skarpetkach, które zgubiły się w Państwa pralkach. I te skarpetki w tej książce, te zgubione skarpetki, te, które zniknęły z Państwa domów, idą w świat i przeżywają niesamowite przygody. No więc nie ma po prostu fantastyczniejszej książki, z której w końcu mogłabym się dowiedzieć, co się dzieje z tymi skarpetkami, prawda? Które znikają z naszych domów. W końcu wiemy, że one po prostu gdzieś tam są i świat na nie czeka i świat stoi przed nimi otworem. Bardzo serdecznie Państwu tę książkę polecam. No właśnie, ona może stać się takim pretekstem, prawda? Do dyskusji matematycznej. Powiedziałam, że jeszcze na sekundę wrócimy do Licz na Banacha. Proszę zobaczyć, w Licz na Banacha znajdziemy też takie elementy, które nawet dla zupełnie młodszych odbiorców się nadadzą, choć one tu akurat są przeznaczone dla dorosłych, nie przeszkadza to wykorzystaniu z młodszymi dziećmi. Proszę zobaczyć, mamy tutaj też takie ćwiczenia, które łączą opowiadanie o matematyce, już niekoniecznie same liczebniki, tak, bezpośrednio liczebniki z rysowaniem, więc możemy z tych ćwiczeń także skorzystać. Tu je specjalnie pokazuję, że one są jakieś takie właśnie zupełnie inne. Nie byłabym sobą, gdybym Państwu nie powiedziała, że dobrze, podręczniki podręcznikami i książki książkami, ale żeby o liczebnikach i żeby o matematyce i żeby liczyć, no to trzeba oglądać też film. I tutaj proponuję Państwu 5 filmów, które na pewno trzeba obejrzeć, jeśli się człowiek liczbami, teorią liczb, nazwami tych liczb i matematyką interesuje. I ja Państwu tu proponuję oczywiście Teorię wszystkiego, oczywiście Piękny umysł, Buntownika z wyboru, Człowieka, który poznał nieskończoność i Obdarowanych. Specjalnie nie podaję angielskich tytułów, bo wiem, że są z nami też studenci, którzy uczą się języka polskiego, więc teraz to jest dla Państwa zadanie domowe. Muszą Państwo włączyć internet i sprawdzić sobie, jakie tytuły noszą te filmy w oryginale, a może z tytułów polskich jednak się Państwo domyślili, jakie to są filmy. No i teraz znowu, jeśli chcieliby Państwo więcej rekomendacji takich filmów związanych z tematyką ścisłą, jakoś tak bym to chyba w cudzysłów musiała ubrać, to znowu ponownie odsyłam Państwa do książki Polacy znani i nieznani. Tam znajdą Państwo taką zakładkę, warto obejrzeć, gdzie pojawią się różne filmy. I podsumować muszę tym. Mówimy humanistycznie
o czymś, co z natury swej rzeczy jest ścisłe. Mówimy humanistycznie o liczeniu. No bo co, nie, tam mówimy o liczebnikach, mówimy jak to nazywać, no ale tak naprawdę mówimy od początku do końca o tym, jak to policzyć, prawda? Jak to policzyć, jak to nazwać, jak już to policzymy. No i zakończyć, proszę Państwa, chciałabym, skoro mówiliśmy przed chwilą o filmie, dwoma moimi ulubionymi memami, które pokazują, że ani bez nauk ścisłych, ani bez nauk humanistycznych świat obyć się nie może. Jeśli mówiliśmy o filmie, to zaraz przychodzi nam do głowy Park Jurajski, no i mój ulubiony mem mówi: ścisłowcy powiedzą ci, jak sklonować tyranozaura, a humaniści powiedzą ci, dlaczego to nie jest dobry pomysł. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję.